W momencie wybuchu wojny w Europie Stany Zjednoczone przyjęły postawę wyczekującą. Zdeterminowane to było powszechną w tym państwie postawą izolacjonizmu, czyli poglądu zakładającego niezaangażowywanie się w sprawy międzynarodowe. Jednak amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt od początku konfliktu wspierał Wielką Brytanię. To dzięki jego zaangażowaniu oba państwa podpisały Land List Act, w ramach którego możliwe było przekazywanie z wykorzystaniem różnych form sprzętu wojskowego oraz materiałów wojennych państwom walczącym z osią. 14 sierpnia 1941 roku Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania podpisały Kartę Atlantycką, która stanowiła deklarację co do zasad, według których miał być ustalony porządek powojennego świata. Zakładała ona przeprowadzenie ewentualnych zmian w państwach na drodze pokojowej i demokratycznej. Zmiany granic miały się odbywać za zgodą społeczeństwa państwa, których zmiany te miały dotyczyć oraz poszczególne narody miały samodzielnie decydować o formie rządów. Po japońskim ataku na Pearl Harbor Stany Zjednoczone włączają się do wojny jako sojusznik Wielkiej Brytanii oraz Związku Sowieckiego. W ten sposób powstaje blok antyhitlerowski, nazywany Wielką Koalicją. Rozpoczyna się też proces wzajemnych konsultacji dotyczących synchronizacji działań wojennych oraz ich głównych kierunków. 10 lipca 1943 roku alianci rozpoczynają lądowanie na Sycylii. Klęski Włochów na froncie spowodowały, że państwo to decyduje się podpisać separatystyczny, czyli samodzielny pokój z aliantami. Mussolini zostaje aresztowany. Jednak błyskawiczna akcja niemieckich wojsk powoduje, że ostatecznie większość terytorium włoskiego wpada pod kontrolę niemiecką. Sam zaś Mussolini dzięki brawurowej akcji niemieckich komandosów zostaje uwolniony i wywieziony do północnych Włoch, gdzie zbiera swoich zwolenników i kontynuuje walkę u boku Niemców. Tymczasem alianci po błyskawicznym opanowaniu Sycylii lądują we Włoszech i szybko opanowują południe kraju. Jednak Niemcy, wykorzystując trudny, górzysty teren, zatrzymują postępy aliantów na południe od Rzymu. Front zastygł. Jego przełamanie dokonało się w maju 1944 roku. W walkach tych wyróżniły się oddziały Polskiego II Korpusu, które po ciężkich walkach zdobyły klasztor Monte Cassino. Efektem przełamania frontu było zajęcie Rzymu w czerwcu 1944 roku. Najważniejsze decyzje dotyczące działania koalicji antyhitlerowskiej były podejmowane w trakcie spotkań tzw. Wielkiej Trójki, czyli przywódców Stanów Zjednoczonych, Związku Sowieckiego oraz Wielkiej Brytanii. W trakcie wojny doszło do dwóch takich konferencji. Pierwsza miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 1943 roku w Teheranie, druga odbyła się w lutym 1944 roku w Jałcie. W Teheranie ustalono, że drugi front zostanie utworzony w 1944 roku we Francji. Równocześnie, w tajemnicy przed pozostałymi mniejszymi członkami koalicji antyhitlerowskiej dokonano podziału strefy wpływów w Europie. Tereny zachodniej Europy do rzeki Łaby miały wyzwolić oddziały aliantów zachodnich, natomiast ziemię na wschód od tej rzeki miała opanować Armia Czerwona. Porozumienie to oznaczało, że Polska po wojnie miała znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów. W Jałcie w lutym 1944 roku Stalin uzyskał potwierdzenie podziału strefów wpływów w Europie. Równocześnie zdecydowano o kształcie granic powojennej Polski oraz sposobie powołania nowych władz. Podjęto decyzję o tymczasowym podziale Niemiec po wojnie na cztery strefy okupacyjne: sowiecką, amerykańską, brytyjską oraz francuską. Po przełomie w bitwie o Atlantyk w maju 1943 roku oraz klęsce niemieckiej ofensywy pod Kurskiem w sierpniu 1943 roku, inicjatywa strategiczna przeszła ostatecznie w ręce aliantów. Z jednej strony Stany Zjednoczone zyskały pełną swobodę w przerzucie oddziałów do Europy, z drugiej strony Niemcy na froncie wschodnim przeszli do strategicznej obrony. 6 czerwca 1944 roku alianci zachodni rozpoczęli gigantyczną operację desantową w Normandii, otwierając w ten sposób drugi front w Europie. Na jej czele stał amerykański generał Dwight Eisenhower. Już 22 czerwca Niemcy otrzymali kolejny potężny cios. Na froncie wschodnim ruszyła operacja Bagration, która właściwie zmiotła niemieckie wojska na Białorusi. Walki na obu frontach zakończyły się odwrotem Niemców. Na zachodzie w sierpniu 1944 roku alianci wyzwolili Paryż, by we wrześniu zatrzymać się na linii Renu. Na wschodzie w sierpniu wojska sowieckie stanęły na linii Wisły. Na froncie zachodnim, chcąc przełamać niemiecką obronę, brytyjski marszałek Bernard Montgomery zaplanował operację, która miała zakończyć się przełamaniem linii Renu. Przedsięwzięcie otrzymało kryptonim Market Garden i w jego ramach zamierzano szeroko wykorzystać wojska powietrzno-desantowe, które miały zająć nieuszkodzone mosty na drodze ofensywy oddziałów lądowych. Ostatnim z tych mostów miał być most na Renie w Arnhem. Operacja zaczęła się we wrześniu 1944 roku i zakończyła się całkowitą porażką aliantów oraz ogromnymi stratami wśród spadochroniarzy. W styczniu 1945 roku ruszyła kolejna sowiecka ofensywa na froncie wschodnim, która zakończyła się wyzwoleniem całości ziem polskich oraz zdobyciem niemieckiego jeszcze Śląska oraz Pomorza Zachodniego. W lutym siły sowieckie wraz z polskimi oddziałami, których formowanie rozpoczęło się jeszcze w Związku Sowieckim, stanęły nad Odrą. W marcu 1945 roku rozpoczął się ostatni akord wojny w Europie. Alianci zachodni przystąpili do forsowania Renu, a po jego pokonaniu ruszyli w głąb Niemiec. W kwietniu 1945 roku Sowieci rozpoczęli operację berlińską. To były ostatnie dni III Rzeszy. 30 kwietnia 1945 roku w swoim berlińskim schronie Adolf Hitler popełnił samobójstwo. 2 maja padł Berlin, zdobyty przez wojska sowieckie i polskie. Alianci zachodni zatrzymali się na Linii Łaby. Tuż przed północą 8 maja 1945 roku Wilhelm Keitel, głównodowodzący wojsk niemieckich, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. To wydarzenie kończy drugą wojnę światową w Europie. Na Dalekim Wschodzie ciężka i długa kampania na Guadalcanal uświadomiła Amerykanom, że sukcesywne odbijanie kolejnych wysp będzie niezwykle krwawe i długotrwałe. Dlatego postanowiono odbijać tylko niektóre obszary kluczowe z punktu widzenia Amerykanów. Miały być zajmowane tylko te wyspy, które stanowiły atrakcyjne miejsca dla stacjonowania samolotów. Dzięki ich działaniu z opanowanych baz zamierzano doprowadzić do izolacji większości japońskich garnizonów, a równocześnie chciano konsekwentnie zbliżać się do japońskich wysp macierzystych, tak by te znalazły się w zasięgu amerykańskiego lotnictwa strategicznego. Autorem tej koncepcji był amerykański generał Douglas MacArthur. W październiku 1944 roku Amerykanie rozpoczęli ciężką kampanię na Filipinach. W jej trakcie zagładzie uległa najbardziej wartościowa część japońskiej floty. W marcu 1945 roku po niezwykle zajadłych walkach, i tutaj z liczącego prawie 23 tysiące żołnierzy japońskiego garnizonu do niewoli wzięto tylko około tysiąc żołnierzy, reszta zaś zginęła, zajęto wyspę Iwo Jima. Japonia znalazła się w ten sposób w zasięgu amerykańskich bombowców strategicznych. W kwietniu 1945 roku Amerykanie rozpoczęli desant na Okinawie, wyspie, która miała stać się bazą do desantu na wyspy japońskie. W niezwykle ciężkich walkach, które zakończyły się podobnie jak na Iwo całkowitym unicestwieniem japońskiego garnizonu ze 130 tysięcy ludzi do niewoli poddało się około 10 tysięcy ostatecznie wyspę opanowano w czerwcu 1945 roku. Bitwa zakończyła się prawdziwą hekatombą ludności cywilnej, która popełniała masowe samobójstwa na wieść o zbliżaniu się Amerykanów do kolejnych obszarów wyspy. Szacuje się, że w tych warunkach zginęło około 140 tysięcy mieszkańców tej wyspy. W walkach o Okinawy masowo również użyto jednostek kamikadze, czyli pilotów, którzy w samobójczych misjach atakowali amerykańskie okręty, próbując wbić się samolotami w ich pokłady. Skala oporu uświadomiła dowództwu amerykańskiemu, że inwazja wysp japońskich zakończy się ogromnymi stratami. Dlatego nowy prezydent Harry Truman podjął decyzję o użyciu przeciw Japonii broni atomowej, by zmusić ją do kapitulacji. 6 sierpnia 1945 roku zrzucono bombę na Hiroszimę, a 9 sierpnia na Nagasaki. Decyzja ta jednak była krytykowana przez wielu ówczesnych dowódców oraz polityków, którzy twierdzili, że można było doprowadzić do zakończenia wojny dyplomatycznymi środkami. 2 września 1945 roku w zatoce tokijskiej na pokładzie amerykańskiego okrętu liniowego Missouri Japonia podpisuje bezwarunkową kapitulację. Druga wojna światowa dobiegła końca.